Cała Europa się jakoś do 5G ustawia, Polska też, zaczyna się y, u nas całkiem poważna dyskusja na ten temat, konsolidacja rynku, natomiast zastanawiam się kiedy będziemy mogli tak naprawdę każdy z nas, bo eksperci już próbowali, skorzystać z tego, co da 5G. No myślę, że to jeszcze długa droga. Ale długa w sensie pół roku, rok, dwa, trzy? Raczej lata. Lata? Tak, w tej chwili już, i to już jest fakt, od kilku lat trwają testy w, w wielu miejscach w Polsce. Operatorzy komórkowi testują tą technologię, więc wybrańcy, między nimi dziennikarze, mm -hmm. mają okazję już dotknąć tego, tego 5G. I to jest wejście do zupełnie innego świata? Myślę, że tak. Natomiast poczujemy to dopiero w momencie, kiedy faktycznie ta sieć będzie działać w całej Polsce. Wówczas dopiero zobaczymy na czym to, to wszystko polega. Mieliśmy GPRS, mieliśmy 2G, mieliśmy 3G, mamy 4G, mamy LTE. 5G czym się będzie różniło od tego, co znamy do tej pory. Znaczy, jak słusznie pan, dyrektor, pan redaktor zauważył... No, tak... Za dyrektora dziękuję, nigdy nie wiesz. <laughs> Dokładnie. Znaczy, jak słusznie pan redaktor zauważył, wymieniając kolejne standardy, 5G to jest po prostu kolejny standard mm. telefonii komórkowej, ale on się czymś jednak różni od tych poprzednich. O ile poprzednie standardy bardziej były kierowane do zwykłych użytkowników, czyli do nas mm. tak naprawdę, do korzystania z, z telefonów komórkowych, tak, tak naprawdę 5G to już jest zupełnie inna bajka. Czyli to będzie tylko re, re, relacja biznes-to-biznes? Czy... Nie, będziemy z tego również korzystać my, zwykli użytkownicy. Zwykłe mieć... telefonie? tak, czy trzeba będziemy będzie mieć telefony telefon. ze standardem 5G. Natomiast my odczujemy to w telefonach tylko, że będzie po prostu trochę szybciej. Okay. Trochę albo nawet dużo bardziej szybciej, ponieważ mówi się, że, że ta transmisja 5G będzie aż 100 razy szybsza mm. od, od LTE, czyli tych sieci które czwartej generacji, mm -hmm. które obecnie używamy. Natomiast tak naprawdę odczuje to biznes, ponieważ 5G projektuje się głównie pod kątem rozwiązania przemysłowych, czyli tak zwanego machine to machine, czyli mhm. komunikacji pomiędzy maszynami, internetu rzeczy, czyli przemysł, ale również autonomiczne samochody, czy też telemedycyna. No, ale z drugiej strony rozumiem, że miasta na przykład mogą na tym skorzystać, prawda? Jeśli ta technologia będzie wchodziła w coraz więcej e, sfery i obszarów, no to tak, tak samo my, zwykli użytkownicy pewnych środków komunikacji miejskiej, czegokolwiek, będziemy mogli skorzystać, albo my, klienci, będziemy mogli korzystać na tym, e, z, czego, e, z narzędzi, do których Będziemy wciągani przez sprzedawców. Natomiast myślę sobie, bo zwykle tak jest, że jeżeli wchodzi coś nowego na rynek, to pojawia się tyle samo dobrego, co i tyle samo złego. Który z mitów dotyczących 5G jest takim, który uwiera Pana najbardziej? Najbardziej uwiera mnie ten lęk przed promieniowaniem elektromagnetycznym. E, w bardzo dużo w tej chwili złej roboty, można mm -hmm. mówiąc kolekwialnie, dzieje się czy to w internecie, ale też niestety nad tym ubolewam. Mieliśmy okazję doświadczyć mm -hmm. tego nawet w kampanii wyborczej, gdzie niektórzy politycy próbowali wykorzystywać to jako oręż, e, de facto strasząc ludzi. A tutaj po prostu nie ma się czego bać. Szczerze mówiąc, to każdy z nas, który używa w domu kuchenki mikrofalowej, jeżeli ma ten niedobry nawyk i przed tym przestrzegam, czyli mm -hmm. obserwowania tego, co się podgrzewa w kuchence mikrofalowej z odległości 15 cent, narażone jest na dużo większe promieniowanie i na, i na gorsze promieniowanie niż jakakolwiek sieć telefoniczna. No, ale wspomniał komórkowej. Pan o tym, że prędkość przesyłu danych przy 5G będzie gigantycznie inna niż, niż to, co, co znamy do tej pory. Czy te anteny, które są do tej pory zbudowane na wielu dachach różnych bloków, gdzie ludzie siłą rzeczy żyją, no ale przesył jest spokojniejszy, wolniejszy i tak dalej. Naprawdę nie będzie żadnej różnicy w ich, w ich zdrowiu, w ich życiu przy 5G? Żadnej, ponieważ to jak budowane są systemy telekomunikacyjne, czy też te właśnie mm -hmm. anteny na dachach, o których Pan wspomniał, regulują przepisy. I akurat te w Polsce należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Nasze normy promieniowania elektromagnetycznego są stukrotnie wyższe niż w innych krajach europejskich. Więc to jest, to jest gigantyczna różnica, która też niestety powoduje, że nie będzie się łatwo budowało takich przepisów. A i dlatego już, że to parę lat zajmie. No to zajmie parę lat dlatego, ponieważ sama budowa sieci mm -hmm. wszystkich masztów, e, to jest czas, który, który jest do tego potrzebny, ale przede wszystkim trzeba wykonać też trochę pracy e, legislacyjnej, e, która będzie polegała na obniżeniu trochę tych norm. Bez tego mm -hmm. trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli w pełni korzystać i być beneficjentami faktycznie tej technologii 5G. Mm, czyli na razie mówimy cały czas o dużej przyszłości, o odległej przyszłości. E, to Tempo wdrożenia i to jest akurat dobra mm. informacja, tempo wdrożenia 5G dyktuje Komisja Europejska, ponieważ wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przestrzegania konkretnego harmonogramu mhm. i tak w przyszłym roku w Polsce powinno funkcjonować co najmniej jedno Czteryj miasto. Aha, jedno, jedno miasto, miasto okay. powinno mieć tak zwaną komercyjne wdrożenie sieci 5G, a do 2025 roku to powinny być już główne y, wszystkie wielki, większe miasta i też szlaki komunikacyjne. Czy to miasto jest wybrane już i czy to zawsze musi być stolica? Dyskusja trwa i niekoniecznie o. będzie to stolica. Ja słyszałem o, o pomysłach na Łódź, na mhm. Na fak faktycznie Warszawę, ale też Kraków, Wrocław. No zobaczymy. Czy to jest tak, że te telefony, które mamy, one nam będą służyły także przy 5G, czy trzeba będzie się przestawiać na, na nowy sprzęt? Czyli de facto 5G nie zastąpi popr sieci poprzedniej hmm. generacji. Także tu można być spokojnym, telefon, którego używamy dzisiaj, będzie nadal mógł być używany, ponieważ ta sieć czwartej hmm. generacji, czyli LTE, równolegle przez jeszcze bardzo długi czas będzie funkcjonować. Natomiast, żeby używać technologii 5G, czy sieci 5G, będzie potrzebny odpowiedni aparat, który obsługuje ten standard. No to sporo zmian przed nami wszystkimi rzeczywiście. Faktycznie sporo zmian. E, tak jak powiedziałem, jeszcze też w tej warstwie takiej le mm -hmm. legislacyjnej, technologicznej. Mm -hmm. e, trzeba będzie też zwolnić pasmo na potrzeby 5G, bo e, o tym pewnie się ostatnio sporo mówi, tak zwane pasmo 700 MHz, mm -hmm. które będzie wykorzystywane na potrzeby sieci 5G, obecnie jest zajmowane przez nadawców w telewizji naziemnej. Więc to jest też proces Telewizja jeszcze na naziemna. Latach. A rzeczywiście jest coś takiego jeszcze. Tak, jest jeszcze coś takiego i to coś takiego nadal hmm. jest oglądane przez to ponad prawda. 37% Polaków. To w takim razie, a choćby właśnie gdybyśmy mieli przełożyć, to jaka będzie korzyść z wprowadzenia 5G dla zwykłych obywateli, nie dla biznesu? To co w ich życiu takiego widowiskowego może się zmienić? Myślę, że takim najbardziej namacalne przykłady to już, to dotyczą wspomnianego miasta, mhm. czyli rozwiązań dla inteligentnych miast, czyli czujników wszelkiego rodzaju, które będą znajdowały się w przestrzeni miejskiej. E, one będą się komunikowały właśnie z wykorzystaniem technologii internetu rzeczy, e, który będzie, nad którym kopułą, mhm. kopułę będzie stanowiła właśnie sieć 5G i to będą wszelkiego rodzaju udogodnienia dla mieszkańców. Myślę, że to są rozwiązania, które zobaczymy najszybciej. Za kilka lat, ale najszybciej. Dokładnie tak. Prezes Emitel Andrzej Kozłowski. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie i rozmowę. Nie pierwsza pewnie taka jeszcze o 5G, ale skoro jak sami Państwo słyszą są już tacy, którzy testują i w przyszłym roku pierwsze polskie miasto będzie musiało dać swoim obywatelom 5G. Będziemy o tym także i my wspominać pewnie częściej. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie i rozmowę. Widzą dziękuję za bardzo. dzisiejsze spotkanie w rano też. Jutro za 5 wracamy jak zawsze, a za chwilę Andrzej Stankiewicz i on dopinie. opinie.